Widzowie, którzy oglądali pierwszy odcinek nowego sezonu, wiedzą, że Emilka została aresztowana, bo zgubiła broń, a w zasadzie została skradziona z recepcji. Jakie dalsze konsekwencje mogły ją czekać? Bo jak zapewne wiecie, o ile ktoś oglądał odcinek do końca, to koniec jej problemów, a w rzeczywistości mogła mieć jeszcze większe, niż tylko dostać nagane spisem do akt. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Powiem zupełnie szczerze, nie wpadłbym na to, żeby nagrać o tym film, gdyby nie jestem Łoś, bo jakoś o tym specjalnie nie myślałem, oglądając odcinek. Aresztowali, pewnie zaraz ją wypuszczą i na tym się skończy. No i rzeczywiście tak było. Natomiast gdy zagłębiłem się w temat, co mogłoby się stać w rzeczywistości, gdyby takowa sytuacja miała miejsce, to moje nastawienie do tego wątku nieco się zmieniło. Groziło jej zwolnienie dyscyplinarne. Całe szczęście, że nikogo tą bronią nie zastrzelili, ani nikt nie ucierpiał, bo miałaby jeszcze większe problemy, niż je miała. Dlaczego powinna dostać dyscyplinarkę? Ponieważ nie dopełniła starannie swoich obowiązków. Broń nie powinna leżeć w miejscu nieprzeznaczonym i nie powinna być dostępna dla osób postronnych. Swoim zaniechaniem doprowadziła do tego, że ktoś na komendzie bądź inni ludzie byli w poważnym niebezpieczeństwie. Dyscyplinarka dyscyplinarką, ale za takie coś nawet grozi więzienie. Ile w rzeczywistości było takich sytuacji, jak tutaj, i policjanci za takie coś szli normalnie siedzieć do więzienia. Moim zdaniem dziwnie produkcja rozegrała ten wątek, lecz powinna jakieś konsekwencje ponieść, niż marny wpis do akt i nagana. No ale Witacki z Jackiem sprawę zamietli pod dywan. Gdyby o kogoś innego chodziło, to zapewne już pierdziałby w pasiak. Trochę szkoda tego wątku, bo miał potencjał na coś ciekawego, trochę dramaturgii w nowym związku, a niestety wyszło jak zwykle. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Emilka powinna dostać dyscyplinarkę, a co gorsza, stanąć przed sądem?